Hej ho, witajcie w CIFY 6, Kanada na najwyższym poziomie trudności i lecimy dalej z kolejnymi turkami. Nasza przyjaciółka już, Majka, mówi, żebyśmy do niej zajrzeli. To mnie oczywiście cieszy. Nie, ona nie mówiła, żebyśmy do niej zajrzeli, tylko że... Jeśli nie przyniosą ci szczęścia, to przynajmniej pozwolą cierpieć w komforcie. Ona już kiedyś mówiła, żebyśmy do niej zajrzeli. Albo ja źle tak szybko przeczytałem. W tym momencie to ona zajrzała do nas, a wcześniej... No ja niby odkryłem jej stołeczne miasto, ale go ani widu, ani słychu. Albo tam źle przeczytałem. Znajdziemy ją, no w każdym razie, no. Cóż poradzić, jak to jakieś bugi, no to... Już przestałem marudzić na CIF 6 w tym kontekście. Pogodziłem się. Tutaj kurde, niech to się zrobi. Dzielnice portowe wymagają określonej liczby ludności, także też nie ma co się śpieszyć z odkrywaniem technologii, które te dzielnice pozwalają nam budować, bo jeśli nie będziemy mieli wystarczającej liczby ludności w mieście, to i tak nie zbudujemy wszystkich dzielnic, które chcielibyśmy zbudować. Czyli po kolei, powoli, spokojnie, spokojnie. Pastwisko, będę konie niedługo obrabiał. Tu by trzeba było iść. I tu oczywiście. Dobra, teraz nam się nigdzie nie śpieszy, to weźmiemy tę astrologię. Może sobie kapliczkę gdzieś zbuduję, żeby uzbierać wiarę na wieszcza. No i pingale zgodnie z planem wyznacz, do Montrealu go dajemy. Bo to miasto ma dawać dużo nauki. O, i tutaj zakolejkujmy już, słuchajcie. Kolejka, kampus, 10 tur? Cholera, i zrypałem. Podmieńmy... Nie, dobra, niech ten pomnik się to zrobi. Kampus wojskową damy tutaj. Tylko co najpierw będziemy robili? O, to są nasze fajne rzeczy, ulubione, kochane. Czy coś się zmieniło? Bo ja zwykle tę salkę audiencyjną biorę. Udogodnienie, obszary mieszkalne. Obszary mieszkalne, to o to mi chodzi. Tylko, że mniej tych obszarów jakby? O. To jest też dobre. Tron Bataszki. To wszystko jest w zasadzie fajne. Osadników w tym mieście. To już mi nie będzie potrzebne. Nie, te sale tak czy siak wezmę. Tylko jeszcze budowniczego szybko potrzebuję zrobić. Ojejku, tym bardziej, że ja tutaj ciągle to trzymam. No, ale tyle rzeczy do roboty. A, dobra, też zakolejkujmy. I go wciśnijmy, słuchajcie, nawet tu. Kurde, ile rzeczy do budowania my tu mamy. To się w pale nie mieści. To się w pale nie mieści. Tu nie kolejkujemy. Tu bym chciał już zakolejkować ten kampus też. Kurde, wcześniej to powinienem zrobić. Byłoby taniej. 3 punkty, bo są 3 góry. Potem tutaj dzielnię taką zrobimy. Ojojoj, czy ja to zrypałem troszkę, czy mi się tylko wydaje? Możliwe, że mi się wydaje. Czekaj tu chwilę na tego kolegę osadnika. Kolejne miasto se machniemy. Tym budowniczym musimy ogarnąć. Aha, udało się te mury zrobić. Dobra, tego nie będziemy wykorzystywać na razie. Mamy premię bojową, to nas cieszy oczywiście. Czyli tak jest okej, tak jest okej. Tak na razie musi zostać. Myślę, że tak. Tu. O kurde, co za dziwna mapa. Znowu coś. Odrósł? A, po pożarze. Wow, fajne. Pozbądźmy się tego wszystkiego. Znowu jakieś dziadostwo. O kurde. A, mali. Przykro mi. Niezmiernie. Dobra, tak jak mówiłem. Gubernator kolejny. Do budowli obronnych i mury byśmy szybko robili. Tu mamy tańsze ulepszenia jednostek. O, to też jest super. Nie, tu nie ma ulepszeń jednostek. Tu są ulepszenia tańsze. O, tu jest ta zniżka. A my musimy zapierdzielać. No na pewno tu, ale to wiecie, daleko. Boskie prawo, o właśnie, tu musimy zapierniczać.
żeby mieć ustrój z większą ilością pól na doktryny. Zbuduj dwa kampusy, no to przyspieszę. No tego bym wolał nie przyspieszać, bo to znaczy, że musiałbym zostać ofiarą wojny. To mi się nie podoba. To by wypadało przyspieszyć też. Technologię budownictwa, to się ogarnie. Cud świata, no tego nie przyspieszę. No z tym nie lecimy jakoś, nie śpieszy nam się. Wojny, o właśnie, tu się chyba zacznie, kurde, dramat. Bo jest ta wojna o terytorium. Ale to przejebanie to raczej niekoniecznie. Protektorat. No to też niekoniecznie. Biblioteka wielka. Lojalności, doktryna. Tu 100% do premii za sąsiedztwo z kampusem. To generalnie to jest błąd tłumaczenia. To powinno być 100% premii sąsiedztwa. Kampusu. A inaczej premii startowej kampusu, po prostu coś takiego. Czyli jak tam przy tych górach miałem plus 3, to z tą doktryną będę miał plus 6. I to o to chodzi. No to jest źle przetłumaczone i do dzisiaj tak jest. Na początku to w ogóle ja pamiętam, jak grałem Egiptem, Aztekami, Polską. Kompletnie źle to rozumiałem, tak jak tutaj jest napisane, bo nie wiedziałem, że to jest błąd. Ale wyczaiłem potem ten błąd. Dobra, to w to pójdziemy, bo musimy gonić naukowo. Bo ciągle ogony. O kurde, ciągle we wszystkim. Ale już lepiej, 17,7. Jeszcze kogoś odkryć musimy. 29. No jest źle jak widać, także musimy skupić się na nauce. To jest priorytetem naszym. Cud natury to ja dawno temu znalazłem. Kurde, znowu wybucha. Żeby on mi nie zabił tych mośków moich, których tutaj widać z osiołkiem. Lekarz bez znajomości astrologii. Ojejku, no i gdzie ja mam tym iść? Czy mnie puści ten Mongoł? Wątpię, tędy nie przejdę. Boziu, jakie góry, jakie wertepy. O, może tędy przejdę jakoś. Tylko, że tu barwy były. No ja liczę na to, że ten Rzymianin sobie poradził z tymi. No, nie zabiło mnie, nie zabiło, Jezu. To myślałem, że może wywali na więcej tych pól. Byłyby problemy. No jak to zaokrągla mi z dupy, tak, za przeproszeniem? No nie, no bugi jakieś. No bez jaj, tam wychodziło wyraźnie, że już mam wszystko odkryte, a tu nagle się okazuje, że nie. Ech. Z Majów przybył. Z Majów. No i to kurde moja rzeczka, mój Yukon. Tu zaporę trzeba będzie zrobić. To magia. Co mi rozdupczyło? No na razie to nic, bo tutaj nie zbudowałem jeszcze niczego. Ale trzeba będzie zbudować. O, dwa do produkcji. To mi się podoba. Zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. 2-2-1. Szału nie ma. 25 zł, nie, to lepsze, to niech tak będzie. O Jezu, cóż tu się podziało? Kolejny kongres będzie. Głupi kongres, nie lubię tam się z tym mordować. Więcej obszarów mieszkalnych, no dobra, będziemy robili te młyny i tak dalej, tam będą obszary mieszkalne, salę audiencyjną się zrobi, też będą obszary mieszkalne, zakończenie burzy. O, to umali, to szkoda. Żeby czuć się bezpiecznie, to pójdziemy. Pójdziemy. Oj, kolejne miasto. Jaki piękny spam. Halifax. Jaka piękna nazwa. Oczywiście, że to pole o to chodziło. No i tutaj mamy te możliwości szybciej budowania tych różnych rzeczy. Zaczniemy od młynu, bo on daje tak. Produkcję i żywność. I farmy dodatkowo dają jeden żywności. I to jest cudowne. I od tego zaczniemy tutaj. Jak na miasto numer 6 widzieliście, ładna produkcja. To będzie dobre miasto. Kanada ogarnie takie miasto na tundrze. I punkciory kolejne, ale jeszcze daleko do tego, żebym to ogarnął. Ojojoj, ale będę robił te biblioteki i tak dalej. Aha, i chcę moje. Oj, daje mi granice otwarte. To jest niegłupie, wam powiem. Oni się ciągle napierdzielają. Z tym Mongołem. On ma tylko 3 miasta.
Jejku, jak to masz 3 miasta? Chłopie, to ty jesteś prawie trupem. Mało mi daje. No, troszkę go pogięło, tylko że ja tam do niego chciałem iść. Ale to się nie opłaci kompletnie. No właśnie, bo to 13. Z kimś innym się pohandluje. Znowu to głosowanie. Prośba o pomoc. Ojejka. No nie, no 2 punkty zwycięstwa dyplomatyczne. Z tego względu. Nie chce mi się mu tam nic wysyłać. To zagłosuję na nie. Oby nie przeszło, bo naprawdę nie chcę mi się z nim, znaczy z takimi projektami użerać. No i przyjęto. A ja teraz nie będę miał możliwości pomagania mu. Tak? Będę miał? Nie będę miał. No i dobrze. Nie będzie mnie korciło. Chociaż tak de facto powinienem to wziąć, by mieć tą możliwość. Ale to... Zwycięstwo dyplomatyczne jest włączone. Ale w C6 fajne jest to, że kompy przeszkadzają sobie w odniesieniu zwycięstwa. Czyli będą głosowali przeciwko zwycięstwu dyplomatycznemu innej cipki. I ciężko je osiągnąć. Także ja nawet nie próbuję. I zakładam, że nikomu innemu też to się nie uda. Także na razie sobie niech tam ktoś te 2 punkty zdobędzie. Potem tam go ogarniemy. I teraz tak. Tu będzie dzielnia wojskowa, która pięknie za rzeką się usadzi. Tutaj wulkan. Jakby Mongoł atakował, a tutaj miasto sobie w ogóle założył. Przez tę rzekę. To ciężko będzie mu się przebić. No i mnie też się będzie ciężko przebić. Ja generalnie myślę, że tędy atakował nie będę. Tylko raczej tędy. Chyba, że tu miasto jeszcze założy. Może założyć. Ale i tak raczej tędy. Przez Vancouver. Dobra, słuchajcie, idziemy. Tu się też robi budowniczy i o to chodziło. I tutaj zmienimy po tym, jak już tu się zrobi. Czyli 3 akcje. Karczowanie, to i... O, mamy pola, na których możemy pracować, to okej, tu nam się nie śpieszy. Ej, bo to tak teraz się zakolejkuje. Dobra. Tu też się robi, to już usuńmy. Tartaku jeszcze nie mam, ajajaj, szkoda. Ale tu kopalnie, o, kopalnie można zrobić. I ten pomysł mi się podoba. Rzekę będziesz 2 razy mijał. Nie, to zacznijmy. Nie mijałby. To tędy. Mansa Musa, okej, lecimy. Aha. Dobra, tutaj. A jak siedzi na mgle wojny. Kurde, znowu. Ojejku, zabili. Bogowie, kurde, z tego wulkanu zabili człowieka. To tutaj. Czyje to pole? Maju? Tu w ogóle mi pokazywało, że tu jest szczelina geotermalna. O, bo tutaj widać. Czyli tu musi być szczelina, albo tu. I to jest niezłe. Niezły widoczek taki. Ale tu już 34. Dobra, robimy młyn. Bo to przyspieszy różne rzeczy. No to będzie fajne miasto. Powinno być. O, objął. Pingala, dobre. Ojejku, tam bym też odkrył różne fajne rzeczy. Kampus, ojejku. No tu obszarów mieszkalnych nie mamy, no to trzeba spichlerzy zrobić, bo to są 2 obszary mieszkalne. Dzielnię wojskową, chyba tu. O, jest. No to jak, no to ma być, no bez jaj mi tutaj.
Chociaż ja to chyba potem tu przestawię, do Montrealu. Tak obstawiam, ale na razie się wstrzymamy. 5 ludzi już. O, na razie sobie odpuścimy jeszcze specjalistę. To jest niegłupie, ale pójdziemy tu, bo tu jeszcze ogarniemy niedługo te krówki. Krówki, koniki, żółwie. Krówki, koniki, żółwiki, no tak powinienem powiedzieć. No dobra, jest okej. O, wreszcie spotkałem jakieś państwo miasto. Spotykasz Cahokię. Tu jest. Cahokia jest miastem, a też takim biznesowym. No dobra, to się pomyśli. A co oni dają? Budowniczowie mogą wznosić teraz ulepszenie, kopce Cahoki. Co te kopce dają? Do żywności, a za każde dwie dzielnie, jeśli odkryto feudalizm. Aha, udogodnienia, potem obszar mieszkalny. Nie będziemy się pierdzielić z takimi rzeczami, bo radzimy sobie zupełnie inaczej, standardowymi środkami i nie ma co udziwniać. O, dobrze, że tutaj założył te dzielnie, a nie gdzieś tutaj. Może i jakoś podejdę? Nie no, gdzie te kurde ludzie wszystkie i te państwa miasta? Trajan, o, wreszcie pokój. No to nie fajno. Ale niech mają. Ładnie ta moja biała plama wygląda, podoba mi się. Jest całkiem ładna. Jeden, a jeszcze tu muszę, kurde, jeszcze tego zapomniałem. A to ja strasznie dużo tego wszystkiego potrzebuję, się okazuje. Dobra, którą Maryśkę, w prawo czy w lewo? Ej, to wszystko może być połączone. Czyli ten przyjdzie tutaj. To w lewo. To w lewo. O, przyspieszono, cudownie. Cudownie. Za jedną turę będę zmieniał tego budowniczego. Dobra, to robimy młyn. To robimy młyn. Oki. 38, kurczę, no jeszcze tu sporo rzeczy muszę przyspieszyć. Punkty wielkiego pisarza. No ta produkcja ma ciągle być. Złota mam dużo. Naukowiec, punkty wpływu, budowniczowie. Trzeba by na pewno. Tak, ciągle niech będą. Jeszcze gdzieś tam będę robił. Tych budowniczych miliony potrzebujemy. Kolejne ulepszenie pola było. I Eureka kolejna wskoczyła. Tutaj zapierniczaj, panie kolego sympatyczny. I lecimy dalej. 18 minutek. No pewnie będzie tu przejście. Tak to troszkę wygląda, jakby nie było, ale na pewno jest. No dobra, na pewno to może nie, ale na pewno to się... Nie, jak to się mówiło? Na pewno to się w grobie leży. Dobra. Tak czy siak wiadomo, o co chodzi. O Boże, w moją stronę to idzie. O, kampus, to przyspieszymy, bo tu za chwilę będzie. Znaczy za chwilę, za 7, a to robi 8. A, to dupa troszkę. To będzie można zmienić. Żeby nie zmarnować. Punkciorków. No tego na pewno nie przyspieszę. Tu jest emisariusz, świątynia. I to nam niepotrzebne w ogóle. To nam prędzej będzie potrzebne. I zbadaj budownictwo i to się przyspieszy. Dobra, to 3-4 tury by trzeba było poświęcić. To akurat 4 tury i tam przestawimy, okej. A nie, to Kolumbia, kurde, akurat. Ja też się cieszę. O! A po co ci takie? Takie rzeczy. Ja chciałbym go wkurzać. Chciałbym się z nim przyjaźnić. I dlatego... To mi na razie, no niby niepotrzebne.
No, konie też będę miał swoje. Co możesz mi... Aha, bo ty masz sól. No to masz słoniki. Z nim bym się wolał jeszcze przyjaźnić, tylko mało troszkę daje. Ale dobra, żeby mnie przypadkiem nie atakował. Te sól by wypadało sprzedać w takim układzie. Ale to Rzymianinowi na przykład. Wielu spiera się o to, aha. Mechanika i punkty epoki. To nas cieszy oczywiście. Dobra. Zagadajmy do kogo? Ten jest zbyt potężny, żeby mu handlować jakieś fajne rzeczy. Kolumbię można by tam przekonać do siebie. No to nad tym pracujemy. Bo Kolumbia lubi się przecież, no właśnie, z moją przyjaciółką. A ty głupi ty. O Jezu, czy ten z tego nie, no ten Rzym... Dobra, to spróbujmy z Rzymianinem. Okej. Boże, jak... Aha, ale w gotówce dał, to jak 5 by dał, nie, no to dołóż jeszcze jedno. Aha, bo nie ma więcej i dlatego tak daje. A, dobra. Niech ci będzie. Rośnij w siłę, chłopie, bo Mongoła będziemy razem bili. No i patrzcie, mamy go tutaj. O, ma już kuszę. Jakie tam tereny. Ładne pole, kurde. Dobra, wykastrujmy to. I ostatnią akcją oczywiście to. I tutaj zaglądamy. Dobra, to potem tutaj przejdziemy. Ojejku, i teraz zgodnie z planem budownictwo miało iść, czyli tędy przeskakujemy i potem termin. A potem edukacja już na wariata. I tak biblioteki muszę zbudować, te kampusy i tak dalej, także nie ma co się grzać zbytnio. Tutaj się zmieni, tu jest ok. Kurde, można by pokolejkować też różne rzeczy. Ale nie wiem, gdzie tutaj na przykład kampus zrobię, bo tu nie mam zbyt pomysłu na ten kampus. A muszę go gdzieś zbudować, tak czy siak. To teraz liczy jako rapę? A, to ciekawe. A to jest dobre w sumie, że tak to liczy. Żółwie jako rapę i to ma sens, ogromny. No, czyli tutaj zbudujemy kampus. Czyli ja to gdzieś przeniosę, tu mamy wzgórze, to możemy to też tu postawić. A tu przemysłową. Dobra, usuń. Dajmy do kolejki ten kampus, żeby się już robił. Tu czy na tym wzgórzu? Nie no, tu. Bo tutaj będzie sąsiadowało z centrum, a potem tutaj na przykład zbudujemy port. I będzie dodatkowy plus jeden nauki. Bo będą dwie dzielnie sąsiadowały z tym kampusem. I o to chodzi. Także tutaj bierzemy kampus tak i weźmy go tak, żebym miał pewność, że się zakolejkowało. I jest ok. No i teraz widzicie, nie mogę kolejnej dzielni zbudować, bo potrzebuję 4 obywateli w mieście. I o tym trzeba pamiętać. Kolejną będę mógł, jak będę miał 7, a potem... 10? A potem 10, tak. Także tutaj... O, kurde, ktoś mnie zaatakował. Nie. Ojejku, się troszkę bałem. Kolumbia się znowu napiernicza z Mali. To nas cieszy. Niech się chłopaki bawią. To jest takie słodkie. Znowu jakiś wulkan, ale to który? A, to daleko. Po co mi to pokazuje, to ja nie wiem. W takiej formie. No w sumie nie jest to takie złe. No, zbudowała te ogrody. Dobrze, a my tutaj. Też by można było coś tutaj. Kulturalną sobie na przykład możemy wziąć. Ale to bym musiał na 7 czekać z dzielnią przemysłową. A nie wiem, czy zdążę. To nie, to ja nie będę aż tak kombinował. To ja tu sobie A czekajcie, budowniczego kolejnego miałem robić. On tu musi ogarnąć. Tu jest ile roboty jeszcze. Daj także spokój. Dobra. Po kolejka.
Ej, ja tu miałem armię robić, ale jak zwykle cwaniacze i kozacze. Dobra, zakolejkujmy te rzeczy. Wojskowa też by się przydała. A multum rzeczy by się przydało, jak to zwykle w cipkach. Podoba mi się to miasto. Kurde, jest dobre. Znowu głośno samochód przejechał, jak szalony. Zaraz zakolejkujemy tutaj kampus. Najpierw pomnik. Pomnik biorę po to, żeby szybciej rozwijać te idee z rzepka idei. To jest jedna rzecz, a druga, żeby te pola wokół miasto szybciej sobie do siebie wcielało. Także przyspieszymy to, może nawet wszystko przyspieszymy. 54. Ile to kosztowało w ogóle? O, jest gotowe i o to chodziło. No i teraz śmiało tutaj kampus możemy dać. A, jeszcze cię nie chciałem zabierać, ty głupia gro. Jeden. Za 4 tury to będzie. No to mi się podoba, pójdziemy tutaj. A zajrzyjmy sobie, jakie wertepy. Kurde, jakie tutaj rewiry jeszcze wielkie, nieodkryte. Patrzcie, ile terenu. Ile miodu. Ty, zagłębie pszczół. Pszczelarnia. Nie, to jest straszne, wam powiem. Port rzymski. I tu. Bo Mongo ma multum terenu do rozwoju. Nie no, jego by trzeba było zajumać, ale widzicie, jak tu go ugryźć. No tędy, ale to armię musiałbym robić, to jest ryzykowne. Ja myślę, że go naukowo wyprzedzę i dlatego tak się nie boję. A kurde, 22, 56, 15, 20. No ale widzicie, robię te kampusy wszędzie. I to przyjdzie na niego pora. Przyjdzie kryska na matyska. No jest spoko. Dobra, mam te otwarte granice z tym Rzymem, to idźmy go tam obejrzyjmy. Albo i nie. O, jednak... O, kurde, taki darmowy, ja bym go przygarnął. Ja nie mogę sobie przejść. Kurcze pieczone. Szkoda, no to jednak nie ma przejścia. Mówiłem, że na pewno jest. A, tu taki wał. Dobra, idź tutaj. Już się nie przejmuję tymi mośkami. Jak coś mi zginie, to mi zginie. Mnie to niepotrzebne. Nie dam wam moich wpływów, bo to... Cwaniaczycie strasznie potem. A tego też mam dużo. Ja ich lubię ze złota drenować. Okej. Te żelazo w tym moim wypadku to jest odnawialny zasób. Samoodnawialny. Także możemy sobie robić takie rzeczy. Kurde, czyli ja bym musiał tutaj iść do niego tędy? Ja pierniczę, no... Co? Aha, czyli da się tędy. No dobra, to prosimy, zapierniczajże. I w następnej się odezwiesz. O, wiem, że mogę te jednostki przezbroić, ale może zdążę... A, ja to zrobiłem, przyspieszenie? Kurde, chyba zrobiłem. Mam nadzieję. O, to jest to. Nie, chwila. Budownictwo. No, to tu trzeba zmienić. Z powrotem. O, na to. A, to jedną turę temu powinienem zrobić. I tak pewnie by mnie gra oszukała i zaokrągliła. No i tu by też trzeba było to ogarnąć. Ale to by też trzeba było robotnikiem wykarczować te dżungle, bo szkoda budować na dżungli. O, już obszarów mieszkalnych brakuje. Dobra, czyli tak. Kolejka. Spichlerz. Mury. I tutaj kampus będzie. Ale to budowniczym trzeba będzie wykarczować. Tu się budowniczy też tylko 6 tur robi. To może tak. Okej. Okay. Mamy piękną kolejeczkę. O. Pyk. I kolejna eureka. I o to chodziło. I jest bardzo ładnie. To mi się podoba. Aha. Oj, założył mi miasto. Z
Spodziewałem się tego, nawet ja myślałem, czy by o tutaj, w tym miejscu miasta nie założyć, ale tutaj widzieliście, było multum punktów lojalności, także ja miałbym z tym problem. Ojejku, no troszkę niefajnie. Kupiłbym te pola, ale drogie dosyć. No, gra mi idzie na upartego w tym kierunku. To mi się kompletnie nie podoba. No mam od nich to złoto, to tam mogę chyba pokusić się o takie rzeczy. To i to mi potrzebne, ale to jest majątek, jak widzimy. W razie wojny i tak mi to spali. Nie potrzebuję tego na gwałt. Ale nie chciałbym dawać tego Kolumbii, no o to chodzi. Ja mam już taką bawełnę, ale Kolumbia nie ma. I wolałbym, żeby tak zostało. Zobaczymy jeszcze powolutku. Nie no, chociaż nie, to na pewno trzeba kupić, bo tu jest bieda, nie ma zasobów i w ogóle. Dobra, drogie, ale stać mnie. No zobaczmy. 2-1 w tym momencie. Dobra, przerobi się to oczywiście, dobrze będzie. Rzymek. Gdzie ty kurde jesteś, patałachu jeden. 108 tura i kończymy odcinek. Ale ja gram dziś dalej. Czym zawiniliście, że Bóg odmawia wam swojej łaski? Dopilnuj mi lepiej, byście wrócili na jakąś tam właściwą ścieżkę. Co ty pierdzielisz, chłopie? I o co ci chodzi? Do tego to pewnie nie wie nikt. Jest Hiszpan. Lol. On mówi, że z Portugalii. Nie no, że jest tam królem Hiszpanii, Portugalii, Sardynii, Sycylii, Neapolu. No, to wtedy ci Habsburgowie to szaleli. Wymiana informacji. No, tylko niech mnie ta gra nie oszuka. Jest tutaj. Ja pierdziule, ale jaja. Ale śmieszny kontynent. To jest ten badziewny. Tutaj. O, chłopku, to ja cię zaraz wyprzedzę. Wyprzedzę cię. O, ale idzie sobie miasto zakładać. Cwaniaczek, nieboraczek. Gwałtowna burza. O, i pięknie. Synchronizacja to się nazywa. I kolejny punkt. Ile mam ich? O, jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. To jest piękne. O, jakie piękne pole. O, jakie piękne pole. O, i za chwilę budownictwo też będzie. Dobra, odcinek trzeba kończyć, kurde, w mordę jeżdżę. Albo dobra, do 110 tury zrobimy. I jest. I mamy zwykłą epokę. Campus Vancouver się cieszy, gra. Ja też się cieszę, jak gra się cieszy. O, Presław, wreszcie kolejne rzeczy. Już mamy 50. No, to nawet za dużo troszkę. Co ja tu miałem tym robić? 1, 2. Na pewno to... No i chyba słonie i tutaj karczowanie, tak mi się wydaje. Odpuszczę sobie te kropki tutaj. Multum rzeczy potrzebujemy, tak na dobrą sprawę. Róbmy bibliotekę zgodnie z planem. Emisariusz. Kahokia. 2 lojalności w miastach za każdą budowlę w dzielni wojskowej. To jest niegłupie oczywiście, ale na naukowe oszczędzam. Takie bym wolał. Zbuduj dzielnię kulturalną, a tutaj wołają... ukończyłem jakieś zadanie. A, to budownictwo chyba i dostałem emisariusza. No i fajnie, to mi się podoba. Także niech już kończy się ta epoka, bo złotego wieku na tym etapie gry nie chcę, bo jeśli potem ciężko będzie ogarnąć zwykłą epokę. Obszar mieszkalny we wszystkich miastach, to wiadomo. Ciągle to zostawiamy, tak jak jest? Myślę, że tak, bo... Bo nic... O nie, to jest, kurde. O, to przecież chodziło. O, to jeden, to już takiego znaczenia wielkiego nie ma. Ale nic lepszego i tak nie ma, dobra. No to idźmy w tę naukę, 34 prawie. I o to chodzi, szanowni państwo. Dobra, w górę czy w lewo? Dobra, w lewo na razie jeszcze. Na razie jeszcze w lewo. O, i tutaj piękna bawełna. Tego mi nie kupi. No to bym jeszcze kupił. No 45 mam naturę, to stać mnie chyba. No może nawet to się uda. 140, dobra.
Ja bym to przekabacił. Gubernatora bym przegapił znowu, Liang. Szkolenie w tym mieście zyskuje jeden potencjału budowlanego. I to jest, kurde, ciekawe miasto w kontekście Quebecu. Bo to jest też nadmorskie miasto. A my tutaj możemy wykorzystać umiejętności Liang do takich rzeczy. Zobaczymy. Ale ją tam damy, ją tam damy. Chociaż nabywanie ziemi i rejny też jest fajne. Ale dobra, weźmy Liang do Quebecu. Taka pierwsza myśl była. O, patrzcie, jaka lojalność piękna. Także ten plan mi się podoba. Akurat się zrobi, dojdzie w 5 tur, a za 7 będzie budowniczy. I to jest piękne. Czyli ten ogarnie to, to i wykarczuje. A nawet będzie mógł ogarnąć jeszcze to. A, to idealnie, idealnie. Kurde, 36 minut. Dobrze, kończymy odcinek w takim razie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cho.